Dobra, patrzcie to. Kurwa mać! Co za spocejony tryhard! Jak skipnę jakiś donajcik, to bardzo. Znaczy, jak nie przeczytam, to nadrobię wszystko po gierce, bo wiecie, turniej, turniej! Aaaa! Kurwa, co? Zajebiście, nie pytaj, mordo. nie pytaj, misklik, jakiś gruby paluch się wdał. Kurwa, ognisko, no przecież... Pierdolę, ta gra jest obsrana. Tak średnio. Ej, a to trzeba zbudować! Dobra, teraz, skakuj! Dzięki za piąteczkę, wariacie. Kurwa. Ja pierdzielę! Wylewu dostanę zaraz! KUR! Digler! Diglarze spoceni! Teraz omnibusowski balon. Odrywam się od powierzchni ziemi! O tak! Niestety, przyjacielu. Taki był twój los. Witaj, mój ulubiony streamerze. Mam nadzieję, że nie jesteś zły, że dołączę do WPMI. No jasne, byczku. WPMI jest ode mnie dla was, dla wszystkich. Jeszcze jeden jest. CO?! Jakim cudem?! Nie, no to jest żart. Ja pierdolę. Powalony. Ja pierdzielę! Zawiniłem! Co jest? Nie pytaj! Nie no, w ogóle nie jestem omnibusem tego. Ty, a jak ty... A, dobra. Nie umiem! Diemgu założył drifta? Co wy gadacie? Nie wiem! Leżę! Pierdolę te twoje golfowe rozjebane! No bo... Potem cię dodam. Kurwa, dobra, przepraszam. Nie, DMG! Ty chcesz mnie na... Ty jesteś kotwicą, ty mnie ciągniesz na dno, ty już masz ze... Nie za... O. Dobra, spokój się, kolejny wieczór to za 100%. Jeden zabity, dwa punkty, to nawet mi się nie chce tego wpisywać. Narzucaj mi tak, jest na dole. Drugi ma zero, piżamka ma zero. Nie wiem, DMG Poland, to jestem najlepszy na świecie. Bardzo dobrze. I ja przegrałem, bo byłem niżej, bo zombiaki skolapsowały. Nie no, gratuluję. Co tu był? Nie no, DMG Paulet! To DMG Paulet teraz? Nie wiedziałem, że on tu był! Ja pierdolę. Co jest kurwa grane? Nie wiem, zmieniłem broń na... O Jezu, dobra, nie wiem, kurwa, niedorzeczne. Ale jak? Wejmę, zostaw, człowieku! Ale mi dał młota! WP mi Eluba, pozdro. Robiłem sobie prawo jazdy. Taka przykra sytuacja mnie spotkała. Mega się stresowałem. Wjeżdżam do tunelu. Nie pierwszy raz oblałem na łuku, bodajże. Albo na górce. No, jakoś tak. Jedno z tych dwóch. Już nie pamiętam nawet wszystkich razy oblanych.
A nie, pamiętam. Pierwszy raz oblałem na placu. Nie wyjechałem z placu nawet. Drugi raz byłem w strefie, tam gdzie jest, wiecie, po 30 na godzinę można max jeździć. I jakiś drehol betą jechał. 70 na godzinę. No i normalnie byłaby czołowa, bo on za zakrętu wyjechał jak wariat jebany. I słuchajcie, jeb kurwa, kierownicą w prawo zapierdoliłem. Pist w lusterko, lusterkiem zahaczyłem o lusterko drugiego typa, ale tak lekko. A chłop nie, kolizję, spowodował pan kolizję. A mówię, ale pan nie widzi co się dzieje, co ten chłop robi. A on, kolizja, proszę się przesiąść na miejsce pasażera, odwiozę pana na plac, egzamin niezakończony, niepowodzenia. Ja mówię, ale no chce się pan, to może się odwołać tutaj, spowodowanie wypadkiem. Kurwa, chuj ci w łeb, typie, rucham ci starą. A on przerażony, nie? Ja do niego milkshoty mu piu, 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 na zmianę lewy, prawy cyc. Chłop zaczyna płakać, ja go tam butuję. Nie, no, tak już nie było, ale przykra sytuacja. A następnym razem oblałem, w tunelu się zestresowałem i jadę w tunelu, to było głupie. Tu akurat to był mój błąd. Jadę se tunelem, bo normalnie tak robię, bo mam takie nawyki po ojcu, bo on też jest takim, wiecie, szalonym kierowcą. I też ja sobie mówię, a to se też tak zrobię. I w tunelu na podwójnej ciągłej zacząłem wyprzedzać typa na zakręcie, bo rower był przede mną, to był rower przede mną. Zaczynam go wyprzedzać. Normalnie go se wyminąłem, bo wiecie, tak jakbym teraz to zrobił. No ale na egzaminie tak niestety nie można. I chłop do mnie zaciąga ręczny, co ty kurwa robisz? Ja taki... Przepraszam, zestresowałem się, proszę pana. Proszę się przesiąść tutaj natychmiast. Mógł pan spowodować wypadek i tak dalej. I mi wypisuje na papierze, mi wypisuje zagrożenie życia, coś tam, prawdopodobne spowodowanie wypadku i wypisuje tam jakieś pierdoły. Ja mówię, proszę pana, przecież nic się nie stało. Normalnie se chłopa wyprzedziłem. I no nie wiem, miał problem jakiś do mnie. Co jest? Kurwa, zaczęła się gra! Typ mi pompę zabrał! Sprzed nosa! Ja pierdolę. Uciekasz? Bo tam nie dotrę. Nie! To jest najgorsza gra na świecie! Nie widziałem go, nie... Aaaa! Kurwa! GG. Aha. Dobra, no to dziękujemy za turniej. Tańcz, psie, tańcz! Tańcz! Kurwo! Nie, proszę! Aaaa, nie, kolejny! Tańcz! Tańcz! Tańcz, bambiku! Dobra, czy jak teraz skoczy na tę rolkę, chuj, najwyżej zdechnę. O Jezu! Nie, no... Co? Co to jest? Co się teraz wydarzyło? Co to za gra w ogóle? Typ dostaje trapa, którego nie dostaje, dostaje snajpę, której jednak nie dostał, wysadza się RPG-iem, po czym zdecydowałem się wsiąść na tyrolkę, dostaje bomby, zeskakuje z tyrolki, nagle odpala mi się lotnia, w ogóle nie wiem jakim cudem, nie wiem jak się to odpaliło. I slurp, ile się pije? 2,5 sekundy i oczywiście Kenny S nigdy nie śpi podczas picia slurpa. Bomba w głowę. Musiał tam być i akurat musiał tam być ze snajperką. Nie wiem, nie ma typów, wszędzie są zombiaki. O, jest. A, i, no i oczywiście. Kurwo, pijana. Kurwa mać! O co chodzi? Nie ma nikogo całą grę? Nagle dwa samoloty i typ jeszcze się wpierdala na trzeciego. Fajna gra, zajebisty jest ten League of Legends, kurwa. Weto zaba, gościu, za dużo tego jest. Ała, ała, motują mnie! No co jest grane? Chłop jeszcze jakiś... Co to jest? Co on robi? Wow, stop me! Kruszka, pozdrawiam, chłop tak ostrzelał. Chłop tak ostrzelał, widzieliście to?
Kurwa mać! Pierdolony ciastker! Jak on w ogóle się tam znalazł, kurwa? No ja go nie widziałem, psa! Kurwa, wkurwia mnie ta gra, naprawdę mnie wkurwia! Drugi taki... Drugi raz mam to samo, że nie widzę typa, a on tam jest jednak. Aaaa! Czy wy naprawdę jesteście tak głupi? Myślicie, że dlaczego oglądałem tego typa do końca? Bo pisaliście, żebym oglądał, bo macie się w gierce. Dlaczego wy macie 0 IQ? Proszę, powiedzcie mi. Kochani użytkownicy czatu, dlaczego macie 0 IQ? Proszę, powiedzcie mi. Dlaczego macie 0 fucking IQ, guys? Please tell me. Co on? Zdaduwę ma. Nie! No przecież to jest! Tylko mi się to mogło przytrafić! Nie wiem, nie chcę mi się grać! Te potwory, kurwa! Ja tu mam taki lot, ja go obczaiłem. To jest tak zwany lot Adama Małysza. Zobacz, teraz tutaj w tą lukę i lecę przez pół mapy. To jest coś najpiękniejszego. Zobacz. Ja to już obczaiłem tak dawno temu. I jesteśmy w strefie na hita. Big. Don't worry about it, man. What?